Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. W dawnych czasach, gdy ludzkość była jeszcze młoda, Odyn, Zeus i Wisznu, znani jako ojcowie nieba w swoich panteonach, stanęli naprzeciw zastępowi Celestian, który przybył na ziemię, aby osądzić ludzi. W tamtym to momencie, znając swoje możliwości, praojciec Asgardu i pozostała dwójka dobrze wiedzieli, że byli bez szans, gdyby doszło do potyczki z kreatorami wszechświata. Celestianie otwarcie im zresztą grozili, że gdyby spróbowali interweniować w czasie anihilacji ludzkości, połączenia międzywymiarowe Ziemi z Asgardem czy też Olimpem zostałoby przez nich całkowicie bezpowrotnie odcięte. Poinformowali ich również, że gdy powrócą, poddadzą ludzkość próbie, która zaważy o jej dalszych losach. Po tej niespodziewanej wizycie, Odyn, Wisznu i Zeus jednogłośnie stwierdzili, że nie mogą stracić swoich wyznawców. Rozpoczęli więc potajemny plan powstrzymania Celestian. Odyn dzięki swojej mocy rozpoczął tworzenie mistycznej zbroi, która miała zawierać ogromne ilości energii bogów, co pozwoliłoby jej użytkownikowi na walkę z niebiańskimi. Do kreacji pancerza użył nieznanego metalu, który został napełniony magią całej trójki, czyniąc go praktycznie wszechpotężnym. Trwałość owej zbroi przekraczała najśmielsze oczekiwania, gdyż była znacznie wytrzymalsza niż adamantium i uru. Po skończonym procesie tworzenia pancerz został złożony na piedestale w Świątyni Ciemności, gdzie miał czekać na moment przybycia wrogów ludzkości. Oczywiście nie poleżał tam długo, gdyż padł w łapska Lokiego, który chciał użyć go przeciwko Thorowi, jednak ostatecznie został odzyskany i był używany przez Odyna. Kiedy niebiańscy powrócili na ziemię, praojciec wchłonął pozostałych Asgardian oprócz nieobecnego Thora, a następnie wszedł w zbroję. U jego boku stanął Zeus i Wisznu, a także Eternalsi, którzy stali się jednością, tworząc Unimind. Odyn, ubrawszy zbroję, dzierżąc swój miecz, zdołał pierwszym swym atakiem odciąć ramię Celestiana Nezzara Kalkulatora, co jednak było niewystarczające, ponieważ ten szybko się zregenerował. Nawet skondensowana moc trzech praojców Panteonów nie była wystarczająca, aby walczyć z sędziami Celestian. Pancerz został przez nich szybko uszkodzony, a następnie całkowicie stopiony. Gdy wydawało się, że losy Ziemi są już przesądzone, z odległego wymiaru powrócił Thor, który zebrał młodszych bogów i ruszył na Celestian. Mimo że ci również nie mieli szans w walce, to Celestianie, widząc nieustępliwość ludzi ziemskich bogów, osądzili, że ludzie zasługują, by nadal istnieć. Wiele lat później pancerz zniszczony w wojnie z Celestianami został odbudowany i wykorzystany między innymi przez Lokiego, który chciał za jego pomocą pozbyć się Thora. W jego posiadanie weszły również trole, które wzmocniły go duchem Maestro, który był złą wersją Hulka. Wtedy to pancerz ten starał się z Hulkiem, który nie był w stanie pokonać go w walce. Jednak ostatecznie zwyciężył, przybierając zbroję, wypierając z niej ducha Maestro. Przez wiele lat zbroja ta powracała wielokrotnie, ostatecznie łącząc się z Galactusem i tworząc istotę zwaną Destrukcją. Pod względem możliwości przyćmiewa ona większość zbroi tego Starka. Mogła być używana jako zwyczajna zbroja, pilotowana zdalnie lub poprzez połączenie z dużą żywej istoty. Dawała ona nadludzką siłę, pozwalającą rzucać przedmiotami o wadze ponad 100 ton, wielokrotnie przewyższając w bitwie pod względem siły samego Thora. Wzmacniała również szybkość, zwinność, refleks i wytrzymałość użytkownika, dając przy tym praktycznie nieśmiertelność ze względu na swoją niezniszczalność. Dzięki magii zaklętej w stopie metalu potrafiła ona latać z prędkością 32 machów, jak i generować wiązki ciepła, elektryczności, plazmy, antymaterii i siły magnetycznej. Jej podmuchy energii były w stanie przeciąć Uru, czyli metal, z którego był wykonany Mjolnir. Co ciekawe, im silniejsza istota ją używała, tym jej moce były jeszcze bardziej zwiększone. Dlatego też szczyt swoich możliwości pokazała w momencie, gdy używał ją Thor, Odyn czy też Freya. Sama w sobie posiadała jednak gigantyczną wadę, gdyż istota, która ją użytkowała, stawała się coraz bardziej brutalna i zatracała się w nieustannej woli niszczenia. To właśnie przez tą wadę Odyn dokonał wielu zbrodni w zamierzchłych czasach, których żałował do końca swych dni. Jeśli materiał przypadł ci do gustu, napisz w komentarzu hasło Niszczyciel. Ja tymczasem rzucam się w wir pracy, szukając nowych tematów na filmy i zaczynam prowadzić live'y na Twitchu, do którego link znajduje się w opisie tego odcinka. Trzymaj się, cześć!